Dzisiaj przyszedł czas na spontaniczny wyjazd w Alpy razem z Francem, którego widzicie teraz za moimi plecami. Wybraliśmy się, żeby złapać parę zimowych klimatów po wczorajszych opadach śniegu. Także zaczynamy dzień nad Kirze i spróbujemy zrobić jakieś ciekawe zdjęcia. Dotarliśmy właśnie nad jezioro Kochelze i w tej pięknej zimowej scenerii udajemy się do bardzo znanego punktu, gdzie widać trzy domki nad wodą. To jest takie miejsce tutaj, które na zdjęciach mają już prawie wszyscy, ale ta pogoda nie pozwala nam na zbyt wiele, także spróbujemy coś tutaj sfotografować. Pojedziemy dalej. Po paruset metrach dotarliśmy do naszego celu. Pięknie pada śnieg. Taka zima jak marzenie. Ale zdjęć to my tutaj chyba za dużo nie porobimy. Dotarliśmy właśnie w okolice Staffelse. Pogoda nie bardzo się zmieniła. Po drodze pada ładny śnieg, ale tutaj znowu coś takiego mokrego sypie się z nieba. Wezmę jeszcze tylko statyw i możemy iść dalej. Na mostku okazało się, że mieliśmy trochę szczęścia, bo nawet na chwilę z chmur pokazało nam się słońce. Teraz idziemy dalej do takiej pięknej alei i nad jezioro. Zobaczymy, co będzie dalej. Polujemy dalej i wreszcie udało nam się znaleźć jakiś fajny motyw z drzewem na pierwszym planie. Także zaparkowaliśmy tutaj tak troszeczkę z boku, bo nie ma innej możliwości i spróbujemy coś tutaj wyrzeźbić, bo jak do tej pory nie za wiele zdjęć zrobiliśmy, także miejmy nadzieję, że to będzie to zdjęcie dnia, po które dzisiaj wyjechaliśmy.